Dzień dobry państwu, witamy w poświęteczny poniedziałek. No i zapraszamy na taką małą lekcję porannego ruchu. Dlaczego? No, pewnie dlatego, że przez święta może było mniej ku temu okazji, może nawet nie było okazji, żeby przejście pospacerować. No i jeśli mamy zrzucić troszkę tych zbędnych kilogramów, to udajmy się tak jak my do Toyota Parku. Jesteśmy na fantastycznej, nowoczesnej bieżni. Ta bieżnia jest bezpłatna dla wszystkich jej użytkowników, więc możecie państwo i wczesnym rankiem, i w południe, i po Południu wieczorem przyjść tutaj, mieć oczywiście ze sobą tylko ten odpowiedni sprzęt sportowy i tutaj pobiegać. To pierwsza oczywiście z form takiego odpoczynku poświątecznego. No a druga na przykład mogą Państwo zobaczyć, tak jak i my teraz, ściankę wspinaczkową. Ona jest gotowa do tego, jeśli Państwo przyjdą, czy sami, czy z instruktorem, by móc także się powspinać. Jeśli komuś mało tych uciech, treningów, no to może udać się także do strefy cardio. To jest nowoczesna strefa, którą także niedawno oddano do użytku. I w tej strefie można oczywiście także przeprowadzić mnóstwo wartościowych treningów dla naszego ciała. Kilkanaście, jak Państwo widzą, specjalnie przygotowanych elementów sprzętowych spowoduje, że na pewno ten nasz trening będzie jeszcze ciekawszy. No a po wzmożonym być może treningu, nie mówię, że teraz od razu w poniedziałek, ale może w ciągu tygodnia, bo do nowego roku przecież Toyota Park jest czynna, mogą Państwo na koniec korzystać z fińskiej sauny, także absolutnie nowoczesne miejsce. Tam można odpocząć, zrelaksować się. No i oczywiście pomyśleć o tym, że można przyjść także i następnego dnia. Część tych atrakcji oczywiście jest bezpłatna, część jest płatna, ale chyba najważniejsze dla nas to jest to, abyśmy czuli się jak najlepiej. No, a że dzisiaj jest dzień takiego ciasta jak Keks, to pewnie Państwo o tym doskonale wiedzą, a pewnie na święta spożyliśmy sporo różnych rodzaju Ciasto po takim mocnym, czy mniej mocnym, czy rekreacyjnym treningu, taki kawałeczek Keksu też pewnie nikomu nie zaszkodzi. A zatem jeśli Państwo mają ochotę na poranny, czy też popołudniowy trening rekreacyjny, to serdecznie zapraszamy wszystkich do Toyota Parku. My zaczynamy biegać. Do zobaczenia!